Okej, szanowni państwo, myślę, że możemy sobie powoli zaczynać. 3 minuty po godzinie 14:30. Maciej Markowski, kłaniam się nisko. Przed nami konferencja prasowa nowego prezesa zarządu, pana Zbigniewa Ziemowita Deptuły. Ja tylko bardzo szybko wyjaśnię, jak to będzie przebiegać. Podzielimy sobie naszą konferencję na dwie części. W części pierwszej głos zabierze nowy prezes, a w drugiej przejdziemy sobie do pytań od państwa, jeśli takie się pojawią oczywiście. Panie prezesie, serdecznie witam i oddaję od razu głos. Dzień dobry, witam państwa. Jak już tu kolega Maciej wspomniał, nazywam się Zbigniew Ziemowit Deptuła, aczkolwiek najczęściej używam drugiego imienia, tak się zwraca do mnie rodzina. Myślę, że nie obrażę się, jeżeli będziecie nazywali mnie również Ziemowitem. A więc od dzisiaj mogę powiedzieć, że już w momencie założenia identyfikatora Lechii Gdańsk stałem się oficjalnie prezesem. Także właściwie od godziny 9 cały czas wypełniony spotkaniami. Jeżeli chcielibyście państwo coś wiedzieć o mnie. Mieszkam aktualnie w Białymstoku, aczkolwiek od w nocy mieszkam już w Gdańsku i tutaj pewnie najbliższe miesiące, lata, bo moja misja jest raczej długofalowa. Tutaj zamierzam mieszkać. Ciągle mam jeszcze 50 lat, ponieważ w tym miesiącu mam urodziny, także za chwilę ten licznik się przekręci delikatnie. Jestem absolwentem Wydziału Prawa, aczkolwiek nigdy nie pracowałem w tym zawodzie, bo właściwie już na studiach zacząłem pracować w różnych firmach, począwszy od firm zagranicznych, jak i polskich. Z kilka takich nazw wymienię. Pracowałem w BIC, pracowałem w Energizer, również połączone działy firmy Energizer i Schick Wilkinson. W ostatnie 8 lat pracowałem w firmie MyWorld, która również była sponsorem drużyn piłkarskich ekstraklasy, mianowicie Lechii Gdańsk, Legii Warszawa, Wisły Kraków i Lecha Poznań. Stąd właściwie też moje bliskie związki z piłką nożną. Aczkolwiek również miałem doświadczenia związane z innymi dziedzinami sportu. Między innymi firma, w której pracowałem, była sponsorem HC Slovan, czyli klubu hokejowego z Bratysławy. Slavia Praha, pewnie klub doskonale znany państwu. Również Kometa Brno, hokej, mistrz Czech. I MotoGP i Formuła Pierwsza. W Polsce byłem prezesem zarządu przez kilka lat, jak również później zostałem oddelegowany do innych krajów. Byłem na stanowisku dyrektora regionalnego, odpowiadałem za 6 krajów. Była to oprócz Polski Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja. Ostatni rok z kolei pracowałem na Ukrainie. Także chwilę przed wybuchem wojny pojechałem na Ukrainę, żeby tamten oddział doprowadzić też do poziomu operacyjnego. Tak jak powiedziałem, zacząłem dzisiaj oficjalnie już pracę w Lechii. No, można powiedzieć, że jest to dosyć ciężki okres dla nas, ale to chyba też jest powód, dla którego znalazłem się tutaj na pokładzie. Ponieważ mam już ponad 25 lat doświadczenia, które głównie spędzałem w działach sprzedażowych. Największy zespół sprzedażowy, który prowadziłem, to było ponad 120 osób. No i myślę, że to tyle o mnie, bo nie ja jestem tutaj głównym obiektem dzisiejszej konferencji. Mamy klub, mamy aktualnie ciężką sytuację, jeżeli chodzi o sytuację sportową. Byłem na meczu w Białymstoku, który nie przebiegł tak, jak oczekiwałem tego, bo liczyłem, że będzie to mecz mój pierwszy zwycięski. Niestety zaczęliśmy naszą przygodę od porażki, ale to myślę nie jest w tym momencie akurat najbardziej trudna sytuacja. Mamy kolejne 7 meczy. Jeżeli spytacie się państwo, jaka jest recepta moja na najbliższy czas, jest bardzo prosta. Musimy wygrać 7 meczy, natomiast nasi konkurenci muszą przegrać i tyle. Także zapraszam teraz do pytań.
Ja również zapraszam. Myślę, że było bardziej niż wyczerpujące jak na wstęp. Jeśli macie Państwo pytania, to teraz jest ten moment. Dzień dobry prezesie. Tomek Galiński, Wirtualna Polska. To na ile zdążył się Pan zaznajomić już z sytuacją finansową, bo docierają głosy, że od dłuższego czasu pensji nie dostają i zarówno piłkarze, jak i też pracownicy klubu. I jak to wygląda? Co Pan zamierza zrobić w tym zakresie? Rzeczywiście nie jest to sytuacja najprostsza. Z informacji, które mam, tak jak powiedziałem, pracuję od 9 dzisiaj i odbyłem szereg spotkań. Oczywiście nie o wszystkim jeszcze dokładnie wiem, bo wybaczcie Państwo, ale czas jest intensywny i pewnie nie wszystkie szczegóły jeszcze znam, natomiast na tyle, na ile mi wiadomo, w chwili obecnej zalegamy z jedną wypłatą dla pracowników. Jest to de facto wypłata za ostatni miesiąc, także tak wygląda sytuacja. Piłkarze, w tej chwili mamy dokładnie jedną wypłatę zaległą, także nie różni się to od pracowników. Dzień dobry, Tomasz Osowski, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto. Panie prezesie, no przyszedł pan powiedzieć, że w trudnym momencie to nic nie powiedzieć. Na czym pan się będzie koncentrował w najbliższych tygodniach? Jakie będą te najbliższe plany? No i czy wiadomo, że tutaj dopóki ten spadek nie stanie się faktem, nikt o tym nie będzie głośno mówił, ale na pewno trzeba się też na taki scenariusz przygotowywać. Czy pod tym kątem też już będą prowadzone jakieś przygotowania, żeby rzeczywiście nie skończyło się to katastrofą, której tu się wszyscy boimy? Nie mówmy o spadku. Spadek to jest jeszcze kwestia, która ewentualnie jest przed nami, natomiast nie chciałbym o tym mówić, ponieważ jest to samospełniająca się przepowiednia. W tej chwili zarówno moją rolą, jak i rolą całego zespołu Lechii Gdańsk i drużyny jest walka o to, żeby zostać w ekstraklasie, ponieważ miejsce Lechii Gdańsk jest w pierwszej piątce ekstraklasy. To, że w tej chwili przez różne okoliczności zdarzyło się tak, jak się zdarzyło, nie powinno się to zdarzyć. Natomiast mamy fakt taki, że walczymy o przetrwanie w ekstraklasie. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że nie jesteśmy realistami, bo musimy mieć świadomość tego, że gdzieś tam pierwsza liga, nie chcę tego wypowiedzieć, ale gdzieś tam puka. Jeżeli no będzie taka sytuacja, że będzie trzeba, oczywiście jesteśmy gotowi na ten plan. Rozmawiałem również z przedstawicielem właściciela. Pragnę zapewnić, że będzie kontynuacja. Tutaj nie ma sytuacji takiej, że nie wiem, spadniemy, nie daj Boże, będziemy dalej kontynuować pracę. Tak jak powiedziałem, naszym celem jest pierwsza piątka ekstraklasy. Tu jest nasze miejsce po prostu. Marcin Domański, Polska Agencja Prasowa. Na początku wspomniał Pan, że moja misja jest długofalowa w Lechii. Mógłby Pan tę myśl rozwinąć, co się za tym kryje? Podpisał Pan jakiś kontrakt? Jak wygląda Pański status w Lechii obecnie? Jestem prezesem zarządu. Mam kontrakt podpisany bezterminowo, także zakładam, że ta misja jest wieloletnia niż tylko i wyłącznie, nie wiem, do końca sezonu, bo drodzy Państwo, przyszedłem tutaj też po to, żeby dokonać pewnych zmian w Lechii. Pewne zmiany są zapewne widoczne przez Was gołym okiem, bo oczywiście przed podjęciem decyzji przeczytałem wszystko, co było w internecie wręcz na temat Lechii. No i krótko mówiąc, dziennikarze przedstawiają to bardzo, bardzo, bardzo źle. Natomiast jestem przekonany i to wiem, że tak sytuacja oprócz sportowej nie wygląda tak bardzo czarno. Myślę, że jesteśmy na podobnej albo nawet lepszej sytuacji niż większość polskich klubów w chwili obecnej. Także myślę, że też od Was, drodzy Państwo, będzie zależało, żeby trochę tchnąć optymizmu, zarówno jak i w kibiców, sympatyków, jak również w pierwszą drużynę, bo tej dobrej energii brakuje nam w tej chwili bardzo mocno. No i od wszystkich nas zależy, czy ta energia popłynie w kierunku drużyny, tak żeby mogła obronić miejsce w ekstraklasie.
Dzień dobry, Jacek Główczyński, Trójmiasto.pl. My przyjmujemy pana apel, że my mamy tworzyć energię, ale to, co się dzieje, to, co pan czyta, to jest ta energia, która płynie z klubu, także nic nie dzieje się bez niczego, więc ja tutaj chciałbym na początku deklarację ze strony pana prezesa. Czy pan prezes będzie prezesem Widmu, który pojawił się na pierwszej konferencji i następnym razem zobaczymy pana, kiedy będzie duży kryzys? Czy pan będzie na co dzień dostępny? Jak ma pan pomysł prowadzić w ogóle ten klub? Z całą pewnością nie będę prezesem Widmo i nie będę tylko na pierwszej konferencji. Zakładam, że konferencje będą w sposób regularny robione. Nie będę uciekał również przed pytaniami od państwa. Oczywiście musicie mieć świadomość tego, że dużo jest w tej chwili tematów, obszarów, którymi trzeba się zająć, więc nie zawsze będę mógł to zrobić błyskawicznie. Natomiast ta energia, dobrze pan powiedział, to też płynie z Lechii. I to jest chyba taki pierwszy cel, który muszę osiągnąć, żeby zmienić sposób działania w pracowników i zawodników, bo do tej pory z tego, co czytałem, niestety komunikacja, no, krótko mówiąc, leżała. Nie było tego dobrego przekazu ze strony klubu. To jest jeden z celów, które chcę osiągnąć, poprawić komunikację zarówno wewnątrz firmy, mówię tu o klubie w Lechia Gdańsk, jak również komunikację na zewnątrz, czy to z dziennikarzami, czy również w komunikację z sympatykami, kibicami klubu. Także komunikacja musi być w wielostronna, nie tylko powiedzmy między nami, czyli zarządem, ale to stawiam bardzo mocno na otwartość i liczę również, że będziemy mogli w sposób rzeczowy rozmawiać na temat problemów. Oczywiście nie wszystkie informacje będą mogły być państwu przekazywane, bo też są kwestie tajemnic handlowych czy bardzo wewnętrznych kwestii w klubu. Natomiast jak najbardziej pragnę, żeby była duża otwartość ze strony klubu. My nie mamy nic do ukrycia, także. A jeżeli się nie rozmawia, wtedy tworzą się jakieś teorie spiskowe, plotki. Chcę tego uniknąć. Lepiej rozmawiać nawet o trudnych tematach, rozmawiać wprost i nie kryć się gdzieś w kuluarach. Ja tylko dopowiem, że prezes jest w klubie pierwszy dzień, natomiast jednym z priorytetów było spotkanie z państwem, więc chyba tutaj nie możemy sugerować, że będzie prezesem Widmo. No dlatego zapytałam, czy na pierwszej konferencji się skończy. Maćku, słuchamy uważnie. I teraz w nawiązaniu, no, chociaż jak pierwszy raz, to może jeszcze prezes nie miał czasu, ale w nawiązaniu też do pytania Marcina, bo jak się rozmawia przed podpisaniem angażu, no to angażujący określa cele, czego oczekuje, a podpisujący ten angaż albo te cele akceptuje, albo nie. Rozumiem, że tutaj jest zgoda, więc jakie są te cele? No, daleko nie wybiegając do końca maja, tak? Co ma się wydarzyć w Lechii zarówno na poziomie sportowym, finansowym, organizacyjnym? Odnośnie wydarzeń sportowych, no to mamy sztab sportowy i całkowicie na nich polegam. Także w tej kwestii mamy odpowiednich profesjonalistów, którzy się tym zajmują. Natomiast jeżeli chodzi o moje cele, wiecie państwo, takim krótkoterminowym celem jest przede wszystkim doprowadzić do tego, że ludzie w firmie będą dobrze się czuli, ludzie w klubie, bo nie ma nic gorszego niż niezadowoleni pracownicy, którzy powiedzmy nie są w stanie dobrze wykonywać swoich obowiązków, ponieważ zajmują się jakimś plotkowaniem, prawda, czy rozmowami na tematy, które nie są związane ściśle z pracą. Także to jest pierwsza rzecz. Natomiast z racji tego, że moja geneza zawodowa opiera się na działach sprzedaży, musimy taki dział sprzedaży zbudować tutaj w Lechii. To jest pierwsza podstawowa rzecz, bo musimy zacząć patrzeć na klub również pod kątem finansowym, nie tylko pod kątem sportowym, ale żeby nie było trudnych pytań na temat wypłat, musimy mieć zapewnione stabilne przychody. I to jest moim głównym celem, żeby w tej chwili zapewnić stabilne przychody dla
klubu pochodzący zarówno ze sprzedaży, z sponsoringu, również z współdziałaniem z biznesem i to jest również też cel, żeby mieć dobrą ofertę dla tych partnerów klubu, bo trochę nie lubię słowa sponsorzy, bo sponsorzy to jest dawanie pieniędzy w jedną stronę. Dla mnie bardziej to jest kwestia partnerska. My dajemy coś od siebie jako klub dla takiej firmy, partnera i z kolei partner również płaci za pewne usługi czy też pewne świadczenia. Także stawiam na partnerstwo i to nie tylko, tak jak wspomniałem, z biznesem, ale również z innymi środowiskami. I moje dwa ostatnie pytania, ale wiążące się a propos tej sprzedaży, bo to miało być pierwsze pytanie, ale potem zmieniłem kolejność. Czyli rozumiem, że przyszedł pan sprzedać oczywiście w cudzysłowie dobry produkt, zarówno sportowy, jak i marketingowy, jak i biznesowy, jak i według pana ma być Lechia Gdańsk, a nie sprzedać klub, bo zapewne pan też słyszał o tym. I w nawiązaniu to drugie pytanie, bo dotychczasowi władze Lechii mówili, że cały proces sprzedaży odbywa się poza nimi, oni nic nie wiedzą. Czy prezes cokolwiek wie, będzie wiedział, czy chce wiedzieć? Dziękuję bardzo. To może zacznę od tego ostatniego pytania. Oczywiście czytałem również na temat sprzedaży. Rozmawiałem również z przedstawicielem właściciela. W chwili obecnej nie ma żadnej oferty, którą moglibyśmy dyskutować. Natomiast jeżeli taka oferta pojawi się, będziemy rozmawiać. Natomiast wracając do pytania pierwszego, żeby coś dobrze sprzedać, to musi być to bardzo dobre. Bo nie sztuka jest sprzedać klub za przysłowiową złotówkę. Jeżeli sprzedawać w ogóle klub, to za dobre pieniądze. I liczę, że wszystkie działania, które podejmiemy w klubie, spowodują, że będzie to w cudzysłowie dobry produkt, a moim głównym celem jest w sumie frekwencja, bo chcielibyśmy być przynajmniej w pierwszej trójce frekwencyjnej ekstraklasy. Oczywiście marzeniem byłoby zapełnić stadion, ale wiemy, jakie są realia. Również śledzę wyniki innych klubów w zakresie frekwencji. To nie są łatwe tematy i każdy w sumie klub mówi, że walczy o frekwencję. Natomiast w dobie dzisiejszego wszechobecnego internetu, telewizji, na platformach nie wszyscy chętnie chodzą na takie wydarzenia sportowe jak mecze piłkarskie. Wszystkie kluby się z tym borykają nie tylko w Polsce, natomiast też za granicą. Ale oczywiście to jest dla nas najważniejsza sprawa i wszystkie de facto działania, które będziemy prowadzili w klubie, będą podporządkowane temu celowi. Panie prezesie, takim wielkim problemem Lechii jest rozwarstwienie środowiska, nazwijmy to takiego około lechijnego. Klub idzie w swoją stronę, kibice w swoją, akcjonariusze mniejszościowi w jeszcze inną. Czy ma pan pomysł, żeby zjednoczyć to całe środowisko? Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wreszcie wszyscy zaczęli pchać ten wózek w jedną stronę i jaki pan ma na to pomysł i na pewno chce pan do tego doprowadzić? To jest bardzo ciekawy i trudny temat. Z pewnością można posłużyć się przykładem Wisły Kraków, gdzie doskonale kibice zostali zjednoczeni. Zresztą współpracowałem bardzo blisko z Wisłą Kraków, jak również z pozostałymi klubami, które moja firma sponsorowała. Przede wszystkim trzeba rozmawiać. Jeżeli jest rozmowa, jeżeli jest podejście partnerskie, to wtedy można razem zrobić bardzo wiele rzeczy. Natomiast nie chciałbym również, żeby klub stawał się celem jakichś żądań którejś z grupy społecznej, czy też tej zrzeszonej wokół Lechii. My musimy myśleć o tym, że o dobro klubu. To jest dla nas najważniejsze. I jeżeli taka współpraca będzie, rozmowy, partnerskie rozmowy, ja jestem jak najbardziej otwarty. Pytał się pan też o właścicieli mniejszościowych. Miałem przyjemność tylko rozmawiać z jedną osobą, która jest w Radzie Nadzorczej. Bardzo pozytywnie oceniam ten pierwszy kontakt. Liczę po prostu, że w najbliższym czasie będę miał możliwość porozmawiania twarzą w twarz, takiego osobistego spotkania. Warto rozmawiać.
stara zasada. Lepiej się rozmawia niż kłóci, a tym bardziej gdzieś tam przepychanki publiczne nie służą nikomu. Mam pytanie, czy spotkał się pan już z piłkarzami, ze sztabem szkoleniowym? Jeżeli nie, to kiedy takie spotkanie ewentualnie nastąpi? Co ewentualnie pan powie, czy ewentualnie już powiedział drużynie i sztabowi? Dziękuję. Jeszcze nie spotkałem się z drużyną, z trenerem Dawidem. Rozmawialiśmy, właściwie SMS-owaliśmy od piątku, w piątek, sobotę, jak również w poniedziałek. Także ten kontakt był regularny, powiedzmy, w tych dniach między nami. Oczywiście ogłoszona decyzja w moim objęciu funkcji przeze mnie była w piątek. Później mieliśmy święta, więc to było trochę utrudnione. Dzisiaj o 16 mam spotkanie z drużyną. Co im chcę powiedzieć? Przede wszystkim to, że są tymi samymi ludźmi, którzy byli na czwartym miejscu w Ekstraklasie. Co się zmieniło przez ten czas, że nie są, prawda? Że musimy w tej chwili rozmawiać o ewentualnym spadku. Mamy 7 meczów i to jest cel numer jeden. Tak jak powiedziałem, zarówno rozmawiałem z trenerem, jak również też z dyrektorem sportowym. Myślę, że najbliższe dni to również sporo rozmów między nami. Będziemy działać, warto rozmawiać, tak jak powiedziałem. Jeszcze się chciałem dopytać o to spotkanie z akcjonariuszem mniejszościowym. Rozumiem, że to z Piotrem Zejerem pan się... Z Kraszczykiem, tak? Czy Piotr w związku z tym może wrócić do zarządu? Czy przedstawiciel akcjonariuszy mniejszościowych wróci do zarządu w najbliższym czasie? No i drugie pytanie jeszcze a propos współpracy z miastem, bo jesteśmy w miejscu, które jest bardzo związane z miastem i wiadomo, że też ten stadion jest ściśle związany z Lechią. Jak zamierza pan też kontakty z miastem rozwijać i w którą stronę to pana zdaniem powinno pójść? Czy miasto powinno mieć większy, mniejszy wpływ na działalność klubu? Jak to powinno wyglądać? Przede wszystkim pragnę zauważyć, że nazwa klubu to jest Lechia Gdańsk. To jest nierozerwalna nazwa. Tu nie ma czegoś takiego, że jest Lechia i Gdańsk. W związku z tym współpracujemy z miastem. Ja liczę również na bardzo dobrą współpracę. Myślę, że w ciągu najbliższych dni, może do końca przyszłego tygodnia, jeżeli się uda, będę chciał spotkać się z panią prezydent. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę większą z miastem, my chcemy w Lechii Gdańsk jednoczyć ludzi. Stadion powinien być miejscem, gdzie wszyscy ludzie różni spotykają się i w związku z tym bardzo liczę na współpracę z miastem, na również inicjatywy, które będą służyły mieszkańcom. Rozmawiałem dzisiaj również z dyrektorem Akademii Lechii Gdańsk. Jest sporo pomysłów. Chcemy wyjść do miasta, chcemy wyjść do mieszkańców, nie tylko zapraszać ich na stadion tutaj. Myślę, że ze sportem, z piłką nożną, która jest w Polsce dziedziną numer jeden, jeżeli chodzi o królową wszystkich sportów, można powiedzieć. To jest, z tym związane są duże emocje. Bardziej liczę na pozytywne emocje i te emocje powinny również kierować pozytywne emocje naszymi działaniami do mieszkańców. Jeżeli chodzi o kwestie mniejszościowych udziałowców, miałem, tak jak powiedziałem, miałem okazję rozmawiać na Radzie Nadzorczej z przedstawicielem panem Krawczykiem. Natomiast jeżeli chodzi o pana Piotra Zejera, z tego co wiem, to w tej chwili zawiesił swoją funkcję członka zarządu. Jak minie termin tego zawieszenia, będziemy pewnie rozmawiali i tyle. Dzień dobry panie prezesie, Damian Nitka, portal lechia.pl. Ja bym chciał jeszcze ten wątek stadionowy pociągnąć. Wiem, że pan prezes jest niedługo tutaj w klubie, więc nie wiem, czy takie rozmowy były jeszcze prowadzone, ale czy w przypadku ewentualnego spadku, wiadomo, że tym priorytetem cały czas jest utrzymanie się, ale czy w przypadku
bycia w pierwszej lidze Lechia by występowała tutaj na Polsat Plus Arenie, czy są jakieś możliwości przenosin na stadion przy ulicy Traguta, czy w ogóle coś takiego było rozważane? Oczywiście można powiedzieć, że rozważane są różne możliwości, natomiast pragnę podkreślić, że tutaj jest dom Lechii Gdańsk, w tym miejscu. Stąd też nie biorę pod uwagę tego, żebyśmy przenosili się na Trauguta i będziemy o tym rozmawiać z miastem, krótko mówiąc. Ja liczę na bardzo dobrą współpracę i utrzymajmy się w Ekstraklasie po prostu. Nie będzie tematu. Karolina Skórska, Lechianet.pl. Dzień dobry, panie prezesie. I ode mnie dwa pytania. Po pierwsze, co skłoniło pana w ogóle do podjęcia decyzji przyjścia do klubu w tak trudnej sytuacji? A po drugie, no, czy już jakieś ewentualne plany, co po ewentualnym spadku powstają w pana głowie, czy to już może w gabinetach? Drodzy państwo, kierujemy się pewną rzeczowością i w związku z tym w chwili obecnej nie chcę rozmawiać o tym, że spadniemy. Natomiast niewątpliwie będziemy przygotowani do takiego planu. Rozmawialiśmy dzisiaj w wąskim gronie na temat co jeśli, ale to zaznaczam, cały czas nie biorę tego w ogóle pod uwagę. Ale oczywiście będzie przygotowany plan na ewentualny spadek. Pragnę też uciąć wszelkiego rodzaju spekulacje o czwartej w lidze, to w ogóle nie bierzmy tego. Gdzieś pojawił się taki temat medialnie, czytałem o tym i jest bardzo mocno rozmuchiwany przez kibiców. Nie, jeżeli coś, to tylko zrobimy przystanek w pierwszej lidze i wrócimy tutaj ponownie. Nie ma innej możliwości. A co skłoniło? No, drodzy państwo, klub sportowy to jest z jednej strony firma, a z drugiej strony to jest wszystko tylko nie firma. Także emocje, które towarzyszą tej pracy, to nie da się tego z niczym porównać. Tym bardziej w Polsce, gdzie piłka nożna po prostu jest, rozpala umysły wszystkich. To jest z jednej strony. Z drugiej strony praca dla takiego klubu jak Lechia Gdańsk z takimi tradycjami, nawet można byłoby się pokusić o tradycję do roku 1903. Dobrze wiemy, że tutaj w Gdańsku klub powstał w 1945, ale nawet 1903, czyli jakaś tam nić kontynuacji jeszcze z Lechii Lwów, to naprawdę są rzeczy, przemówieniem których można dostać ciarek. A co mówić jeszcze o tym, żeby można tu było pracować? Także zdecydowanie ja nie boję się trudnych tematów. W swojej karierze brałem również udział w projektach bardzo trudnych. Również byłem w firmach prezesem za granicą. Byłem prezesem w oddziału w Estonii, MyWorld, prezesem oddziału w Czechach, na Słowacji. Musiałem tam przyjść, zrobić porządki, doprowadzić organizację do pewnego poziomu. I dla mnie to nie jest jakieś nowum. Oczywiście klub sportowy to jest duża organizacja, a przede wszystkim mamy świadomość tego, że tutaj zarządza się oprócz typowym biznesem, ale również emocjami. I jest to dosyć ciężki kawałek chleba, to zarządzanie emocjami. Natomiast zdecydowanie ja czuję dumę i bardzo się cieszę, że Rada Nadzorcza zdecydowała się powierzyć mi to stanowisko. Mam nadzieję, że najbliższe miesiące będą tylko powodem do radości. To jeszcze dwie rzeczy ode mnie. Pierwsza odnośnie najbliższego meczu. Czy jest szansa, że on w jakiś stopniu się nie odbędzie, bo wiemy, że były powiedzmy niedociągnięcia z firmą ochroniarską przy okazji wcześniejszych dwóch meczów. I jak wygląda sytuacja, o ile pan się rozeznał na ten temat? I dwa, bo wiadomo, nie zakładamy mimo wszystko tego spadku, też pan tutaj to wielokrotnie powiedział, ale jak wyglądają kontrakty zawodników w przypadku spadku? Czy one są wtedy, zawodnik ma prawo jednostronnie taki kontrakt rozwiązać, czy będą dopiero negocjacje? Jak to technicznie wygląda?
Odnośnie zawodników i kontraktów, ciężko mi w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie z racji tego, że każdy zawodnik ma trochę inny kontrakt. Z całą pewnością z dyrektorem sportowym będziemy, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, będziemy indywidualnie sprawy rozwiązywać. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie o mecz, mecz się odbędzie. To mówię z całą pewnością, mecz się odbędzie. Jeżeli chodzi o firmę ochroniarską, rzeczywiście niedociągnięcia jakieś tam były, ale też chcę powiedzieć, że to jest pewien element, powiedzmy, negocjacyjny z firmą ochroniarską i stąd takie, tak to wygląda publicznie. Natomiast będziemy chcieli z tą firmą również rozmawiać i to jest pewnie jeden z elementów na najbliższe miesiące do rozwiązania przeze mnie. Czy są jeszcze pytania do pana prezesa? Okej. Jak było już poważnie, to na końcu tak pół żartem, pół serio. Odwołam się do tweeta bodajże z 5 kwietnia. Jak to było? Śniadanie w Warszawie, obiad w Sopocie, kolacja w Białymstoku. Czy wtedy zapadło to, co dzisiaj widzimy? Czy to był ten finał jakichś dłuższych negocjacji? Dziękuję bardzo. Był to finał dłuższych negocjacji, krótko mówiąc, ale rzeczywiście wtedy było sakramentalne tak, z mojej strony i ze strony również większościowego udziałowca. No i jestem tutaj. W tej chwili już nie Sopot, a Gdańsk. Także tak jak powiedziałem, mieszkam od 2 w nocy, bo wtedy przyjechałem do Gdańska. Mieszkam już w Gdańsku i tutaj zamierzam w najbliższe miesiące, lata mieszkać. Dzień dobry panie prezesie, Maciej Słomiński, Interia. Chciałem zapytać, jakie są dalsze losy poprzedniego prezesa Pawła Żelema, czy on pozostał w Lechii w jakiejś innej roli? Wiem, że w Trójmiasto.pl chyba czytałem, że nie jest w Lechii S.A., ale czy w którejś z innych spółek pozostał? Dziękuję. Znaczy, losy Pawła Żelema są dosyć proste. W tej chwili pan prezes Paweł Żelem przebywa na urlopie zdrowotnym. Po powrocie z tego urlopu pewnie będziemy rozmawiali na temat jego przyszłości. Ja pragnę podkreślić w to, że pan prezes Paweł Żelem, z którym zresztą miałem okazję rozmawiać w piątek telefonicznie, bo tak jak powiedziałem, mieliśmy w międzyczasie święta. Również deklaruje ze swojej strony pełną współpracę i pomoc dla mnie. I też pan Paweł Żelem, pan prezes Paweł Żelem, trzeba powiedzieć, że bardzo dużo wniósł do klubu od strony kontrolingu finansowego, także pewne procedury czy też cięcia, które są zawsze bolesne i zawsze źle odbierane przez wszystkich, zostały przez niego zrobione. I dzięki temu mam trochę łatwiej od strony tej podbudowy kontrolingu finansowego. Tak jak powiedziałem, w tej chwili zmuszony był trochę ze względów zdrowotnych, bo niestety ostatnie miesiące, dobrze wiecie państwo, że trwała nagonka na niego, musiał zaczerpnąć trochę powietrza w spokoju i w najbliższy miesiąc będzie przebywał na urlopie. Myślę, że to jest ten moment, kiedy damy prezesowi odpocząć, chyba że ktoś zgłasza sprzeciw. Jeśli nie, to stawiamy sobie kropkę. Bardzo dziękuję panie prezesie, bardzo dziękuję wszystkim za udział. Przypominam, że jutro 9:45 widzimy się na przedmeczowej konferencji prasowej z prezesem, z trenerem Dawidem Badiom oraz z Rafałem Pietrzakiem. Bardzo dziękuję. To ja jeszcze tylko dodam jedną rzecz. Pamiętajcie państwo, że to jest ekstraklasa. Tutaj różne rzeczy się dzieją, ciekawe. I jeżeli ktoś wątpi w to, że zostaniemy w ekstraklasie, proszę obejrzeć dokładnie sobie mecz Miedzi Legnica z Legią Warszawa i my chcemy wszystkie mecze wygrać do końca tego sezonu. To jest cel. Dziękuję. Dziękujemy.